Oto 5 historycznych zdjęć, które musisz zobaczyć. To zdjęcie zostało zrobione radzieckiemu żołnierzowi, Eugenowi Stepanowiczowi Kobajtonowi, w dniu, w którym ruszył na wojnę w 1941 roku. Natomiast to zdjęcie to ten sam żołnierz 4 lata później. Ta pielęgniarka Czerwonego Krzyża spisuje ostatnie słowa śmiertelnie rannego żołnierza. Zdjęcie zrobiono około 1917 roku. Nocne czarownice, czyli nieustraszone rosyjskie pilotki, które nocą bombardowały nazistów w 1941 roku. Ci brytyjscy żołnierze przebrani w drag zostali zaskoczeni przez niemiecki naląt i musieli obsłużyć 6-calowe działo morskie w forcie Shoreditch w Anglii w 1940 roku. A oto moment, kiedy John F. Kennedy i Bill Clinton przypadkiem przywitali się w Białym Domu w 1963 roku.